Co mówiłeś, że co? Tu mi się coś kurwa stało, się posłuchaj, mam czerwony. Kurwa, co ty żeś pił? Nie, ten kumpel musiał mi kurwa nogę oglądać. A co miał cię oglądać, jajca? Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Dlaczego? Bo to jest... O, kibelek jest, widzisz? To będzie mecz z okazji stulecia UKS-u Ołtarzew. Stulecia? Nie no dobra, 20-lecia. No to mnóstwo atrakcji się okazało z okazji tego meczu B-klasy. O, panie Adrianie, do zdjęcia. No uśmiechnij się, Adrian, no. Panie Adrianie, bo widzowie pytają, co tam z tą panią Darią? Nic. Jak to nic? O kurwa, patrz. Dzisiaj też będziesz pozdrawiał, czy już nie? Nie, już nie. To jest kurwa romantyk. Romantykiem to był ten Wokulski, co się w tej dziwce zakochał. Pewnie jakieś kobiety w ogóle oglądają te nasze mądrości? Większość. Znaczy jak jestem sam, to oglądają faceci, ale jak pojawia się ty, to... To transwestyci. Sam! Strzelaj! Gol! Karny! O matulu! 0-1. A jeszcze nie ma 12. Proszę pitko od drugu. O kurwa. Dziękujemy bardzo. No nie bardzo wiem, dlaczego nam to piwo przynieśli, ale dziękujemy bardzo. Tak. Nie zmarnuje się. Dlaczego nam przyniesie to piwo? Co, my na pijaku wyglądamy? My nie. Ale innym nie przynieśli. Na 20-lecie Ołtarzewa to musi być taka anegdota, że hej. Nie mam żadnych. Ale mogę opowiedzieć mroczną historię. Oho. A jak? To jest mroczna historia o miejscu ciemnym i mokrym. Co, o dupie będziesz miał anegdotę? Nie. Otóż, odbierałem komputer po przeinstalowaniu. No i idę. A co, sam nie potrafiłeś przeinstalować? Nie, bo mi się skończył Windows. Windows to się skończył na Kill 'em All. Ja pierdolę. No i co, idziesz z tym komputerem? Idę z tym komputerem. Jeszcze miałem, wiesz, karteczkę, co zrobili, w tej karteczce miałem pieniążki. Spotkałem sąsiada. Tego, co nago jeździ windą? Nie. I tak sobie stanęliśmy. A co ci tam robi w tym komputerze tego? Ja, a jak on, wiesz, idiota, mu pokazuje tą kartkę, nie? I z tej kartki wysunęła mi się stuwa. I ta stuwa mi, kurwa, wpadła tak centralnie w tą dziurę między windą, szybę windy, a klatką schodową. Bierz! A ta dziura, no to kurwa taka jest przecież. Co, i trzeba było blok burzyć. Zadzwoniłem po tych magików z tej firmy, co robi windy. Jechali następnego dnia, otrzymali obie windy. Gościu zlazł tam do środka, do tej całej czeluści, do tego, no i kurwa leżało. No i co, fajna ta historia? Bardzo fajna historia, no. No kurna, jakbyś tak stał godzinę czasu i wrzucał banknot do tego, to ile razy byś trafił? A ja za pierwszym razem. Fiu, poszło. O kurwa! 0-3. No ale co, trzeba było zapłacić za podjazd, nie? Nie, bo przyjechali następnego dnia w godzinach pracy i nic nie wzięli. No trzeba było im dać na piwku ze stówkę. Tom. To po co ja ich wzywałem? Aaaa! Oczywiście! Dobrze ci ten komputer tam nie wpadł. Dobrze, że go nie zgubiłem po drodze. Dawaj lewo! No masz jego, no wiadomo. To jest najładniejszy gol w 20-letniej historii zespołu UKS Ołtarzew. 1-3. No, to teraz to już na pewno cię dowsi przypomni. Strzelaj tam mój! Przypomniał sobie. Panowie, słuchajcie dowcipu. Siedzi gościu, taki biedak, siedzi tam gdzieś tam kurwa pod murem. No i kanapki ma, nie? No i te kanapki kurwa gówno. No i przychodzi jakiś taki facet, mówi: co ty tutaj robisz? Panie, daj pan dychę, bo kurwa jestem taki głodny, kurwa nie mam co jeść, no pan widzi, że nie mam. To po chuj tak grubo tym gównem smarujesz, jak nie masz. Jakie chore, kurwa. Kurwa, ktoś się zaśmiał z tego dowcipu, ja pierdolę. No bo oni są grzeczni, się zaśmiali, no z człowieka nieszczęśliwego. Ja słyszałem już ten dowcip
5 razy w twoim wykonaniu i jeszcze nikt się przy nim nie zaśmiał. No to są dowcipy życiowe, a nie tam, żeby się pośmiać. Teraz będzie bramka. Teraz jest bramka z tego, to jest bankowa bramka, patrzcie. Jak nie ma bramki, to ja się nie znam. Ja pierdolę! Ja pierdzielę 2-3, tak? Tak. Kurwa, teraz to mogę występować nawet i wódkę pozwól żyć. W magazynie Halszki Wasilewskiej. Ale to wtedy jeszcze było, jak w tym narodzie był problem z alkoholem. Teraz nie ma problemu z alkoholem, więc program samoczynnie przestał mieć sens. Masz problem z alkoholem jakiś? Jak kupić nie mogę. No, a tak to, a tak to nie ma. Jak brakuje 2 zł, ty kupisz kulfona. No nie musisz sobie kupować piwa za 5 zł. Kulfon 2,80. Bardzo dobry jest kuflowy. Kuflowe mocne. No. O kurwa! Co ty, ta prawka to... Nie, nic z tego nie będzie. Adrian na solarium nie musi chodzić. Wystarczy, że kuflowe napierdziela. Powiedz tak szczerze, co jest lepsze? Wizyta na solarium czy kuflowe mocne? A po co na solarium? Ależ to było meczycho, panie Adrianie. Tak, to było takie meczycho, że tego się nie zapomni długo. Na 20-lecie ołtarzywa ołtarzew, no przegrał, no bo co miał wygrać? Ale dobra. 2-3. Dobra, idziemy teraz tam na afterparty. Będziemy strzelać z łuku, man. Brwiowego. Idziemy na afterparty się upić alkoholem. Nie namówił, cholera, jak ty to robisz? Nie wiem, panie, nie wiem. Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.